Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Elsword Void. Dzisiaj tak na szybko zaczynamy. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek sobotni wam się podobał. Tym razem jesteśmy na Ashen Lands, musimy zrobić misję, nie wiem jaką. Ale widzę, że wszyscy moi towarzysze broni idą tam, to ja też pójdę za nimi. Nie wiem, o co chodzi w tej misji, ale widzę, jak już się nabija, 4 na 20. 5 na 20, nie wiem gdzie. Nie wiem, co ja muszę tu robić. Little Fantomka. To trzeba bić? Machine Monster. Tak, trzeba maszyny niszczyć. Lost. A, to takie Lost Machine. Tak? Okej. Okay. 8 na 20. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Czy zostawiliście już łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście suba, by być na bieżąco z aktualnymi materiałami. 9 na 20. No ja sobie jeszcze trochę expa dobiję. Wiem, że to nie o niego chodzi. Ale chcę sobie trochę pobić się. Dobra, tu mamy te małe roboty. Kto by pomyślał, że trzeba roboty niszczyć? Kto by pomyślał? Przecież one są takie pomocne. O. Może to przez grafikę mi tak laguje? Nie wiem. 16 na 20, to tu zaraz powinny się... Wróciliśmy. Udało się oczywiście zakończyć misję na terenie. Ale... dla osób, które są... tak jakby... skapnięte? Nie, to nie tak się mówi. Dobra, jakoś tam się mówi dla takiej osoby, które większe rzeczy zauważają. Bandicam mi się skraszował. Tak jak jest napisane. Bandicam mi się skraszował, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Ponieważ będzie trochę lipa. Jeśli, no wiecie. Nagram materiał, a tu Benz nie... będzie i Bandicam mi powie, nie, nie będę pracował. Będę się zacinał. Ale dobra, możemy wejść do Ash Covered Village. No jako brudę. Fajne. Dobra, na normalu. Oczywiście Little Fantomka i Twilight MLP w drużynie. To jest wtorkowy odcinek z tego, co pamiętam. Tak, to jest wtorkowy odcinek. Jak dzisiaj to oglądacie, to... w tym tygodniu nie będzie więcej materiałów. Ponieważ nie mam mnie w domu, a po drugie... nie mam jak udostępnić odcinków. Więc postanowiłem nie nagrywać do przodu aż tak daleko. Więc zobaczycie tylko ten odcinek. I dopiero za tydzień się widzimy. Mam nadzieję, że nie zrobi tam to wam większego problemu. Zapraszam oczywiście do zerknięcia na inne materiały. W ogóle dajcie znać, czy chcecie, żebym kończył Alana Wake'a. No, dajcie znać, ponieważ nie wiem, czy na nowo go ściągać. Nie wiem. Więc proszę o pozostawienie komentarza z powiedzeniem, czy chcecie, żebym wracał do Alana Wake'a. Chwilę się jeszcze tam pobawił. Czy nie za bardzo? Ała, na minę wlazłem. I po co służyłem od razu? Lodzika. Ej no, nie zakładaj bomby! Nie. Słyszycie, jak one się śmieją? Perfidnie. I jak się z tym czujesz? Ale nie, śmieszne dźwięki wydają. Naprawdę, podoba mi się. Auć. Takiego Gatlingana to chciałbym mieć. W Elswordzie, o, przydałby się. Znaczy wiem, że jest Rose, która ma pistolety i karabiny i inne działka. Ale to jeszcze nie w tej wersji Elswarda. Void. A, tu mamy. Podróż. Siema. Hihihihi. Będę pierwszym pasażerem. Tak, tutaj się zagłębiamy do kopalni. Nie ma nikogo.
Nie wiem, o czym wy mówicie. Dobra, mamy jakiś tutaj robotników kopalni. Tak dużo elementów ruszających się, że zaczyna gra lagować. Stój w jednym miejscu. No, trochę zadałem. Niby zatrzymałem się na skrzynce. Znaczy na... Jezu, brakuje mi słów już dzisiaj. Nagrywam to tak daleko pod rząd i naprawdę brakuje mi słów. A, wszyscy. Wagonie, o, wagonik. Kopalniany. No, jak wiecie, teraz jesteśmy w kopalni. O, dwa mocne hity poszły. Drugą stronę i nie pozwól, żeby ta mina jak dawała! Podskocz. Jezu. Młodzieży, proszę mi stąd iść. Bo mi przez was mi laguje komputer. Znaczy gra cała. Dobra. Ale to szybko, już jest boss. Garniacie to. Już jest boss. No to szybko się z nimi rozprawiliśmy. Bardzo szybko. Ja tam nie narzekam. Bardzo, ale on ma 40 pasków życia. Halo. Tam cienias. Dobre. Ładnie poszło. Dopiero 5 minuta nagrania? 6. No widzicie, Bandika mi skarżył i teraz gubię się z czasem. Ale przynajmniej robimy misję na swój level. Tak jak gra chciała. O, trochę więcej damage dealt niż Twilight zadaje. Kurde. Albo nie wiem, to jest zadanie czy otrzymanie? Nie, zadanie. No 9 milionów wyobrażeń, chłopie. Zaraz robisz się, abyś ty... abyś nie wskrzesił się. Dobrze, tutaj też wyrzućmy. Ile mamy już pieniążków? 32 miliony, widzicie jak teraz szybko to robimy. Chyba będę po prostu nerdził na ostatniej mapce. Jak będę potrzebował hajsu, będę nerdził. Tak nie wiem, chyba z 10 razy, ojej. Z terenu poproszę przenieść mnie do Ranox Village. Jesteśmy jeszcze? Tak, jesteśmy. Do Kowala proszę mnie zaprowadzić. Doprowadzić, sam se pobiegnę. No właśnie, biegnij. Jezu, mam jeszcze nawet nie wczytywanie innych postaci, tylko ja i moja grupa. A i tak mi tak strasznie laguje. Nie rozumiem. Shop. Repair. 10 tysięcy? Trochę to sporo. Coś tu jeszcze mamy do sprzedania? Nie, nie mamy. Ale za to tutaj mamy masę rzeczy. Gdzie one stanowią tak jakby 1/10 tych zarobków, co ja mam z misji. No. Upgrade? Nie potrzeba niczego upgrade. Ex zwierzak? 70%? Wiem, mówiliście, żeby to później robić, ale dobrze, niech ma. Tak? Niech ma, niech się cieszy. I'm really hungry. A chciałbym zobaczyć... Ktoś się zgłosił? Nikt? Dobrze. Zobaczmy, co wstawili nowego na tą tablicę. To jest fajne. Chyba. Zobaczmy. Ja tak czasami tak szybko scrolluję, żeby zobaczyć, co tutaj sprzedają. Guildcoin za 1 250 000. Tam za drogę. Zapraszam oczywiście do Gildii Troczek Live, zapraszam, Gildia Battle Warrior. No już powoli ta wola nam się kończy. Ale damy radę. Mamy jeszcze 100 podionów woli, które zadają 30%. Dobra, Ash Covered na hardzie, a to już następna misja, jacie. Jacie, ale cycki. Dobra, nie patrz. Zajmujemy się misją, a mówicie Ash Covered Village na hardzie, albo trudniej. No, my sobie zrobimy na hardzie w trójkę. Bardzo przyjemnie mi się gra w takim zespole.
Gdyby były mniejsze lagi, to jeszcze fajniej byłoby, żeby jakiś inny gracz był. Pozwolicie, że się napiję, poczekajcie. Lecimy. Jeszcze nic nie zrobiłem, a oni już... No gin, kowalu. Dobra. Benz i Benz. Nie ma gościa. Bardzo szybko przechodzimy to. No może teraz dlatego, że było tylko jeden substage. Ale przydałaby się misja taka... Przejdź substage'a w minutę i 300% expo. Jezu, ale ja bym chciał to. Naprawdę chciałbym to. Raz mi się tak zdarzyło. Jak grałem na arenie. Substage minutę zrobić. I tego, i 300% expo. No kurde! 3 levele naraz nabiłem. Aha. Nic nie przydało się. Nic! Aha. Krasnoludy, wiem, że mają takie fajne rzeczy, ale żeby on taki niewytrzymały były... Przecież ja nie mogę nikomu zadać obrażeń. A tym to w ogóle grałem w koszykówkę. No kurczę. No biegnijmy, żeby te miny jakoś nas nie za bardzo za... uderzyły. Nie jesteśmy. Na tym. O nie, on ginie od razu po tym, jak strzeli, czy co? Bo nie wiem. Poproszę, do kolejki wsiadamy, hihi. Jej. Little Fantomka w chwili urosła, od razu. Nie w tą stronę, oj, straciłeś tyle rzeczy. Opa. Może od góry. O! Trochę uderzyłem minibossa, nawet nie zauważyłem, że tutaj był miniboss. Myślałem, że po prostu zwykli przeciwnicy. Po kombie widać, że mało tutaj robię. No, bo jak nie ma się powyżej 100, to w ogóle się nic nie robi tak naprawdę. Team up! Jesteśmy Rage'a. Dobra, to wszyscy. A, 11, 12 minuta nagrania ponad. Widzę, że miło wam się ogląda, bo mi bardzo przyjemnie się gra. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się gra. Dzieje, że docenicie to, że robię to dla was. Bo niby na YouTubie może nagrywać każdy. Ale trzeba mieć to coś. O, następny miniboss. Trzeba mieć to coś, żeby nagrywać. Ten myk, tą smykałkę. Tak, bo jak nie ma, nie chce się nikomu, nie chce się twórcy nagrywać, no to automatycznie idzie za tym, że nikt go nie ogląda, prawda? Ja już raz popełniłem taki błąd i nie chcę go ponownie powtórzyć, dlatego cały czas dla was nagrywam, tworzę coraz to nowsze serie, byście mieli ciekawe materiały do oglądania. Ktoś chyba się zalogował? Bo nie wiem, Twilight się z kimś wita, ja nie wiem z kim w ogóle. Co? Ktoś się zalogował czy coś? A, bang bang, 43 poziom. Cześć. Witamy bardzo serdecznie. O, tu jest życie, nie zauważyłem. Dobrze. AC, S+, 3 minuty nam to zajęło, 75 poziom. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Będzie lepiej. Witam w gildii. Witamy w gildii oczywiście. Dawno nie mieliśmy takiej osoby z niskim levelem, chociaż każdy z nas kiedyś miał niski level. Dobrze. I teraz będzie na ekspercie. To ja sobie szybko naprawię się, sprzedam niepotrzebne rzeczy. Kowal jest na prawo. Jeszcze tylko 5 poziomów.
5 poziomów. Szybko, nie, cieszę się, naprawdę się cieszę. Okej. Jezu. Czy to jak nie ulepszę, nie będzie lepsze? Nie. Zastanawiam się nad jakimiś itemami na 80 poziom. Ale na razie nic ciekawego nie widziałem na rynkach. Coś tam piszecie jeszcze? Dobrze. Możemy dalej lecieć. Nowy członek gildii. Jaką ty masz rangę, bo już nie pamiętam. Member. To witamy, że... Za to, że udało się spotkać, dostajesz elitę. Każdy u mnie ma elitę, tylko że po prostu na samym początku dostaje członka, chwilę tam pobędzie, przywita się i tak dalej, dostajecie już elit. Dobra, na tym odcinku jeszcze zrobimy sobie Ash Covered Village na ekspercie. Lecimy. Co tu się dzieje? Dobra. Ale fajny goście. Podoba mi się jego wygląd. Dobra, przeskoczmy tego, przeskoczmy tu i lecimy do przodu. Jacie, co ja robię? Co ja z nimi robię? Nic ciekawego. Dobra. Oczywiście jak dołączycie do gildii, to na razie boostuję dla nowych osób exp. Tak, na razie boostuję exp. Im więcej członków gildii, tym większy procent expa dostajemy. Później będzie mana recover i HP recover. Tak, zrobimy się na taki tanki, postaramy się zrobić. Trzy specjalne aktywne skille. To raz... dwa... trzy... Dobra, ile procent expa? 110. Dobra. Mnie tam pasi. Dobra. O, następnego mecha udało się położyć. Tak, oni tak szybko giną, że ja w ogóle nie mam szans przyjrzeć się im, jak oni wyglądają. Też te krasnoludy to troszeczkę już denerwują. Nie za bardzo lubię krasnoludów. Bo chociaż w jakichś niezłych RPG-ach to naprawdę są fajni. Chociaż bardziej wolę jakiegoś warriora. Tak, tradycyjnego warriora, po co mamy się męczyć? Ty z tym wagonikiem może być zaczekał na mnie, co? Ile on ma HP? No, on się w ogóle zbugował mi. Dobra, bijemy i teraz przeszywamy ich. Ile ty masz hapsów? Jezu Chryste. To my... No nie wierzę, ile on może mieć hapsów? Zapraszam. Panie przodem. Dobra. Kurczę, już zgubiłem się, która minuta nagrania. Ale mamy... minibossa. Co, to on tak zawył? Tak warczał? Jakiś zombie czy coś? A my chyba dwa razy z nim się bijemy, prawda? No to już wszyscy, teraz trzeba jeszcze tylko pachołki pozabijać. Dobra. Przypalmy. Szkoda, że nie można ich pozrzucać. O Jezu. Naprawdę. Ja chciałbym ich pozrzucać. Nie wiem jak wy, ale chciałbym ich pozrzucać. Może sami denerwujący są. Dobra. Ja już postoję. Tylko ostatnich dwóch przeciwników zostało. Już nawet zero. Nieźle. Jeszcze te dźwięki biegania. Jezu, jakie to fajne. Podoba mi się. Dobra, zgiń, przepadnij, bo ty miny stawiasz. Ty nie jesteś fajny.
Komu się podobają te dźwięki? Bo mi bardzo. Dajcie znać, czy wam też się podobają. Tak. Bardzo mi się podobają te dźwięki. Naprawdę jestem fanem ich. Wow, ten to w ogóle... On to nie potrafi jeszcze nikomu chyba uderzyć. Bo jest tak napastowany przez nas. Dobra, mana. I niszczymy kogo? Jak nasz boss się nazywa? Anvil Staying. No C! C! Panie! Czemu z takim opóźnieniem? 18 pasków. 10. O. Każdy dostał po głowie. 3. 2. Nie ma! Tak! Udało się. Super. Cieszę się, że udało się tak szybko go pokonać. Dobra. Tylko jestem ciekaw, ile pieniążków zarobiliśmy. Co my tu mamy? 594 tysiące AC S+, plus 110% za mission clear. Okej. Zakończmy misję tutaj. Zakończmy tą misję. Tu mamy 1 000 000 ED od razu. I teraz zaraz zobaczmy. Dobrze. Zobaczmy, jak tam nasz zwierzak. Nie, już to powoli martwię, że mam 11,5%. Na wszelki wypadek użyję sobie jedną wolę, żeby mnie nagle na misji nie złapało. Ale mamy misję porozmawiać z Ignią. Dobrze. Jak ona chce z nami pogadać, czy tam my musimy z nią pogadać, to ona może poczekać. Ja na razie mam sprawy finansowe na głowie. Tutaj jakiś łuk. A to możemy sprzedać. To też. Co ja tu miałem? Nie wiem. Ale dobrze, skoro chcą, żebyśmy pogadali, no to idziemy pogadać z Ignią. Zobaczmy, jak tam wszystko działa. Okej, wszystko jest. Cześć, Ignia. I teraz... Ashcovered Village Expert. To wracamy do gildii. Dobra. Ostatni raz robimy. Starfield Current Team Member. Bardzo spodobała mi się ta ekipa. Tak, bardzo dziękuję wam, że jesteście, że gracie razem ze mną. Gdyby były mniejsze lagi, to oczywiście zapraszam jeszcze jedną osobę. Mam chyba już kogoś. Ktoś mi po głowie już chodzi, kogo mógłbym tak zaprosić. Ale nie wiem. Naprawdę nie wiem. Na razie tego kowala wielkiego zabijmy. I tych grubasków, którzy nie dają się zabić. Dobra, troszeczkę przypiekliśmy im brodę. Walczymy, walczymy. Dobra. Udało się. Tutaj nic nie muszę używać. Czy manę mógłbym sobie tylko zregenerować? Dobra. Udało się. Zabijmy go. I przypieczmy gości wyżej. Widzicie, udało się przynajmniej. Dobra. Jesteśmy prawie FIWA. A to kiedy? Czy coś? Dobra. A, właśnie. Przypomniało mi się. Za Hiskiego Sworda jedna rzecz. Kiedyś was się pytałem, co to jest ten prezent, prawda? Jedna osoba mi powiedziała, że nie wie. No to teraz ja mogę tak jakby się pochwalić ciekawostką, ponieważ wiem, co to jest. Ten prezent to nie będzie nic takiego wielkiego,
jakby tablica informacyjna w grze. Tak, to co macie, jak uruchamiacie Elsworda. Wiecie, te różne obrazki, że na przykład na angielskim to było tak, że weszła nowa Rose, prawda, dwie nowe zmiany. Że weszła tam, że jest możliwość płacenia przez PSC za monety L. Tam na angielskim to nie nazywają się monety L, tylko catching. I takie bajery, to będzie taki banner, z tego co pamiętam. Więc ciekawostka, ciekawostki miał nie być, ale tak po części jest. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tej minuty odcinka, to już jest 25 minuta ponad. Dobra. Robimy jeszcze, mamy tylko 5 przeciwników do zabicia, albo 5 fal przeciwników, nie wiem. Nie wiem jak to gra liczy, bo ona zrzuca tych przeciwników, zrzuca. Ja nie wiem po co walczy sam ze sobą. Takie, no i co się wiesz, jakby można to potraktować. Złazimy na dół. Ładnie. Zabijmy tego. Dobra. Oni świeżo tymi nóżkami przebierają. Gwidi, gwidi, gwidi. O. Boss. Mini boss. Wyżej, wyżej. Wyżej, chłopcze. Dobra, teraz już nie. Chyba oszczędźmy sobie many. Troszeczkę. Kontrol. I ostatni raz z wielkim brodaczem będziemy się bić. Chyba ostatni raz. Anvil Sdain. Nie mówcie! Nie mam Eldrytu. O nie. Nie mam. O nie. Nie mam. O nie. Dobra, dodałem troszeczkę fantomce many, żeby mogła zaatakować. Ale nie mówcie, ja nie mam? W specjałach? To mi zniknęło! Jezu, nie wiedziałem. No tu będę musiał trochę... narobić tego! Okej. Okay. Udało nam się przejść na A tym razem. 4 minuty, 590 tysięcy AC, S+, S+. Jesteśmy ponad połową już do dobicia 76 poziomu. Zakończmy i następny milion wchodzi do nas. Zakończmy tą misję i... na następnym odcinku widzimy się na Phantasmal Geyser. Phantasmal Geyser. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Że już zostawiliście łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrypcję. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!